Dzień dobry, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić chlebki duńskie, wożone małek, które są na cookie dough. Są to chlebki bezglutenowe na bazie mąki kukurydzianej i ziaren. Zapraszam do oglądania. Do zrobienia tych chlebków będziemy potrzebować mąkę kukurydzianą, ziarna sezamu, ziarna słonecznika, siemię lniane, sól, olej rzepakowy i gorącą wodę. Ja będę robiła dzisiaj te chlebki z połowy porcji. Mamy sobie rozgrzać piekarnik na 150 stopni na termoobieg, więc włączam piekarnik. I dwie blachy wyłożyć papierem do pieczenia. Ja już to mam zrobione, mam wyłożoną jedną blachę, jako że robię połowę porcji. Wsypać 140 gram ziaren słonecznika, czyli ja wsypię sobie 70 gram. Następnie 160 gram siemienia lnianego, czyli wsypuję 80 gram. Dalej mamy 140 gram ziaren sezamu białego, czyli daje 70. Następnie dam 110 gram mąki kukurydzianej. 1 1/2 łyżeczki soli. Dodam może takie pół łyżeczki. Gram oleju rzepakowego albo słonecznikowego. To ja dam tego oleju tak gdzieś 50 gram, może niecałe 50. Nie widzę potrzeby, aby wkładać tutaj kopeskę, gdyż tych składników nie mam jakoś dużo, więc myślę, że one po prostu, nawet ta kopeska tu by nie dosięgła tego. Więc robię to, spróbuję to zrobić bez włożonej kopeski. I dalej 15 sekund obroty 4. Mieszamy. Okay, tak mamy wymieszane. Zobaczmy, co mamy zrobić dalej. 500 gram wody wrzącej, czyli daj 250 gram. Mamy wodę, następnie znowu musimy założyć pokrywę z miarką i ustawić obroty 5. Masę mamy przełożyć na blachę, tak wygląda nasza masa na chlebki. Teraz mamy to rozsmarować za pomocą łyżki na grubość tak około 2-3 mm i piec 55 minut. Robię te chlebki pierwszy raz, także sama jestem ciekawa, jak one wyjdą. Nie chcę, żeby one były zbyt cienkie później, ale chyba moja blaszka jest trochę za duża. Spróbuję to tak włożyć prostoką. Ustawię sobie może najpierw 40 minut i zobaczę, jak to będzie wyglądać po 40 minutach. Ewentualnie dołożę więcej. Wiadomo, że czas pieczenia zależy też od naszego piekarnika. Mój dosyć mocno grzeje, dlatego ja wolę sobie ustawić trochę krótszy czas i zawsze wolę sobie wydłużyć i sprawdzić, niż coś by mi się miało spalić. Chlebki już mamy upieczone, wystudzone. Piekłam je w sumie 55 minut, dołożyłam później te 15 minut. Teraz spróbuję je pokroić.
tak wyglądają nasze chlebki. Myślę, że będzie to fajna propozycja. Możemy to podać z hummusem. Właśnie w międzyczasie, jak się chlebki piekły, to zrobiłam hummus. Tutaj mam też zrobioną taką pastę z soczewicy. Myślę, że też fajnie by pasowało do tego guacamole. No, muszę Wam powiedzieć, że następnym razem na pewno zrobię z całej porcji, bo jak widzicie, ta połowa porcji to wcale nie jest tego jakoś dużo. I myślę, że spokojnie to zjemy szybko. Bardzo smaczne są, ciekawy smak. Fajne jest to, że one są bezglutenowe, że one mają dużo tam tych ziaren, siemienia lnianego, słonecznika, sezamu. Wypróbujcie koniecznie ten przepis. Polecam.